Witajcie! Dzisiaj taka akcja końcowa, ponieważ wiem już, że... Znaczy, no nigdy nie można być pewnym na 100%, ale jestem już bardzo, bardzo pewny, że jadę do pracy. No i kiełbaski się tutaj robią. Ziemniaki. Ciąg dalszy. Także tutaj... Tak to wygląda. Słuchajcie, najważniejszą rzeczą w tej orce, to co ja zauważyłem po swoich tutaj pracach, to jest ustawienie pługa. Tak, ja wiem, że wy to wiecie, ale ja tego nie wiedziałem. No i podczas pracy zobaczyłem, jak ten pług się zachowuje, kiedy odwraca ładnie skibę, a kiedy jej nie chce odwrócić. I ona wtedy wraca z powrotem, na przykład tak jak tutaj, nie? No to oprócz tego, że wysokość koła jest ważna, że jest ważne te ścinacze do tych odkładni, że są tam jeszcze, powiedzmy, no i kształt tej odkładni jest bardzo ważny, tak samo, żeby ona była tam śrubowa i tak dalej, a nie zwykła, czy półśrubowa, obojętnie. No to ważne rzeczy są takie jeszcze, jak te łańcuchy z tyłu w ciągniku do naciągu lag. I w tym momencie, jak orze się, to ta prawa laga musi być skręcona mocno i dopiero lewą dokręcamy. Wtedy ten pług ciągnie na tą prawą stronę i chce czy nie chce, ta skiba się wywróci. I to właśnie też do tego doszedłem. No i tak powolutku działam. Słuchajcie, nie wiem, zostało mi jeszcze, zakładając, że wyjeżdżam w poniedziałek, zostało mi jeszcze, słuchajcie, no 2 dni tej pracy. Ja nie sądzę, żeby mi się to udało, to pole zaorać w ciągu 2 dni, ale będę próbował, zobaczymy, czy się uda. No bo jest, słuchajcie, sobota, bo jest niedziela. No a ja co, no po prostu nie mogę patrzeć na sobotę i niedzielę, bo zaraz wyjeżdżam i nikt za mnie tego nie zrobi. Więc to muszę zrobić. Tam stoi, nie wiem, czy to widać, czerwona z bronami. Też muszę, powiedzmy, tam zabronować, bo dzisiaj akcję zrobiłem taką na 2 ciągniki sam, żeby nie przepinać maszyny, nie jechać po drugą, tylko tutaj skończę, potem tam wsiądę i tam po prostu to wszystko spróbuję przebronować mocno. No i co, wziąłem ze sobą składaka od Dawida, tego co kupiłem. Także dzięki, Dawid, bardzo fajny składak, ten, mówię o tym Romecie, takim turkusowym, bardzo fajny, świetnie się na nim jeździ. No i tak w tą stronę po prostu pojadę ciągnikiem, tam wezmę składaka, wrócę tutaj po drugi ciągnik, porobię, założę ciągnik na bronę, znaczy ten, mówię, składaka na bronę i wrócę już na bazę, że tak powiem, z tym. Co jeszcze tutaj takiego dziwnego? Słuchajcie, no to coś, co mi się nie podoba, to właśnie, że ta martwica stąd wyłazi, ale ona tutaj, zauważyłem, że jest bardzo nieregularna. No i na polach innych, powiedzmy, różnych takich, jak przyjdzie mi to wszystko oglądać, no to zauważyłem, że takie rzeczy też się zdarzają, więc chyba nie ma się czym przejmować. Bardziej mnie tutaj martwi to, że nie zdążę tego, słuchajcie, wybronować porządnie, żeby tu, bo taki był pomysł, że wszystko bym to zaorał, natychmiast bez czekania zabronował i wysiał zboże, ale tym razem już nie będzie to zboże na ziarno, tylko to będzie na poplon. Po prostu przygotuję glebę na jesień, bo nie da się. Przy okazji tutaj będzie jazda w prawo, w lewo, więc na pewno kupę pniaków do zbierania. Chyba że one po prostu będą ciągnęły się za broną i gdzieś tam na końcu po prostu pola podniosę bronę i wtedy je tam zabiorę, ale tak to też będzie pewnie trzeba to wszystko zbierać. Także takie widzicie, taka robota tutaj z tym. Zobaczymy, jeszcze pokażę wam, bo dzisiaj jest trzecie podejście z orką. Tam widzieliście ostatnio drugie podejście, dzisiaj jest trzecie podejście. Tak, zobaczymy za chwilkę, tylko zrobi się kiełbacha, bo trochę trzeba coś przetrącić. Wrzucę ziemniaki do popiołu i zrobię parę rundek, za ten czas ziemniaki się zrobią. Dobra, to tymczasem tyle. Zaraz widzimy się w traktorze. No słuchajcie, kiełbachy zjedzone, ziemniaki się pieką, no a że dzisiaj sam nie jestem w polu, to razem z młodym, no i młody lata, słuchajcie,
rzeczywiście tak to idzie. To w kabazie to się zapycha. Masakrycznie. Czy tutaj było tak długo korzeni? Nie pamiętam. No, na to wygląda. Nie, trzeba się wycofać.
co tu się dzieje, no. Tutaj wystarczy. Tego Dąbka zostawiam, wiecie? To mi tutaj się podoba. Zostaje. No, to taka robota, słuchajcie, dzisiaj, widzicie? Zrobię ile się da. No i już czekam, kiedy wrócę i dokończę to dzieło. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.